Co to jest i jakie są przyczyny? Niedoczynność przysadki to schorzenie związane z brakiem lub niedostatecznym wydzielaniem jednego lub kilku hormonów przysadki, gruczołu wydzielania wewnętrznego położonego w środkowym dole czaszkowym. Jej wyspecjalizowane komórki wytwarzają hormony pobudzające obwodowe gruczoły dokrewne, takie jak tarczyca, nadnercza, gonady, jajniki, jądra, do syntezy, wytwarzania i wydzielania hormonów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tabela. Hormony przysadki. Hormon przysadki. Wpływ na gruczoł. Funkcja. Objawy braku hormonu przysadki. TSH. Hormon tyreotropowy. Tarczyca pobudza syntezę i wydzielanie hormonów tarczycy wtórna. Niedoczynność tarczycy. ACTH. Hormon adrenokortykotropowy. Nadnercza pobudza syntezę i wydzielanie kortyzolu wtórna. Niedoczynność nadnerczy. FSH. Hormon folikulotropowy. Gonady, jajniki i jądra. U kobiet stymuluje dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych. U mężczyzn, spermatogenezę dzieci, brak cech dojrzewania płciowego kobiety, brak miesiączki, możliwy zanik owłosienia płciowego mężczyźni, zaburzenia erekcji, obniżenie popędu płciowego, zanik owłosienia płciowego, ginekomastia, zmniejszenie masy mięśniowej, niepłodność LH, hormon luteinizujący stymuluje owulację u kobiet oraz syntezę hormonów płciowych u obu płci GH. Hormon wzrostu wątroba pobudza syntezę czynników wzrostowych, głównie IQ1, dzieci, niedobór wzrostu, hipoglikemia dorośli, podwyższone stężenie cholesterolu, zmniejszenie gęstości mineralnej kości PRL, prolaktyna gruczoły sutkowe pobudza laktację, brak wydzielania mleka, laktacji, u kobiet po porodzie ATH. Wazopresyna nerki, zagęszczanie moczu, wzmożone pragnienie wielomocz, hormony przedniego płata przysadki, hormon tylnego płata przysadki, niedobór hormonów obwodowych spowodowany przez upośledzenie czynności przedniego płata przysadki określa się mianem wtórnej niedoczynności gruczołów obwodowych. Do niedoczynności przysadki mogą prowadzić nowotwory okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, guzy złośliwe lub duże guzy łagodne, na przykład gruczolaki przysadki, zmiany zapalne mózgu oraz głowy, uszkodzenia jatrogenne, TZN, związane z operacją neurochirurgiczną lub radioterapią, udar przysadki, krwawienie wewnątrz przysadki, zaburzenia rozwojowe i wrodzone. Jak często występuje? Najczęściej stwierdzany niedobór hormonu wzrostu występuje u 1 na 3 do 4 tysiące osób. Jak się objawia? Objawy niedoczynności przysadki są bardzo różnorodne i zależą od wielu czynników, w tym od wieku i płci osoby, u której wystąpiła niedoczynność, przyczyny i czasu trwania choroby oraz od niedoboru określonych hormonów. Najczęściej występujące dolegliwości i objawy to zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, impotencja, zanik owłosienia łonowego i dołów pachowych, brak laktacji u kobiet po porodzie, osłabienie, senność, niskie ciśnienie tętnicze oraz hipotensja ortostatyczna, spadek ciśnienia tętniczego i możliwe zasłabnięcia przy szybkim wstawaniu z pozycji leżącej, obniżone stężenie glukozy we krwi, hipoglikemia, blada, sucha skóra, łatwe marznięcie, chudnięcie, opóźnienie wzrastania u dzieci. Co robić w razie wystąpienia objawów? Podejrzenie niedoczynności przysadki wymaga pilnej diagnostyki endokrynologicznej. W pierwszej kolejności konieczna jest ocena czynności kory nadnerczy, gdyż wtórna niedoczynność tego gruczołu może być stanem zagrożenia życia. Ponadto, nagle rozwijająca się niedoczynność przysadki w przebiegu urazu lub udaru jest wskazaniem do pilnej hospitalizacji. Jak lekarz ustala diagnozę? Po zbadaniu chorego, lekarz zaleca odpowiednie badania biochemiczne, hormonalne, które potwierdzą rozpoznanie, zmniejszenie stężenia hormonów obwodowych z obniżonymi lub pozostającymi przy dolnej granicy normy stężeniami odpowiadających im hormonów przysadki, zmniejszenie stężenia hormonów wzrostu i IQ1. Ponadto może zlecić odpowiednie testy stymulacyjne. W każdym przypadku należy starać się ustalić przyczynę zaburzeń czynności przysadki,
co ma istotne znaczenie przy wyborze leczenia. Najlepszym badaniem obrazowym wykonywanym w tym celu jest rezonans magnetyczny przysadki. Jakie są sposoby leczenia? Leczenie niedoczynności przysadki obejmuje leczenie substytucyjne, wyrównujące istniejące niedobory hormonalne. Stosuje się odpowiednie hormony obwodowe, doustne preparaty L-tyroksyny przy niedoborze hormonów tarczycy, doustne glikokortykosteroidy, np. hydrokortyzon, przy wtórnej niedoczynności nadnerczy preparaty testosteronu. U mężczyzn i estrogenów z gestagenami, u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, przy wtórnej niedoczynności gonad rekombinowany ludzki hormon wzrostu w postaci zastrzyków podskórnych, u dzieci z niedoborem wzrostu, wskazania do leczenia hormonem wzrostu chorych dorosłych nie są jednoznacznie ustalone. Leczenie substytucyjne jest najczęściej przewlekłe, w sytuacji nieodwracalnego, trwałego uszkodzenia przysadki prowadzone jest do końca życia, a leczenie preparatem hormonu wzrostu, do czasu zakończenia procesu wzrastania. Należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach, infekcje, stres, wskazane jest zwiększenie dawki przyjmowanych glikokortykosteroidów. Zaprzestanie leczenia wyrównującego bez porozumienia z lekarzem stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Leczenie przyczynowe, leczenie choroby, która spowodowała upośledzenie funkcji przysadki, np. operacyjne usunięcie gruczolaka przysadki. W niektórych przypadkach leczenie takie może doprowadzić do ustąpienia niedoczynności przysadki. Chorym z niedoczynnością przysadki zaleca się noszenie przy sobie informacji, na przykład karta informacyjna leczenia szpitalnego lub bransoleta, o rozpoznaniu niedoczynności przysadki oraz rodzaju i dawce przyjmowanych leków. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? W części przypadków po leczeniu przyczynowym obserwuje się ustąpienie objawów niedoboru hormonów przysadki, na przykład po leczeniu operacyjnym niektórych chorych z niedoczynnością przysadki wywołaną uciskiem przez gruczolaka przysadki, po antybiotykoterapii w przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Pozostali chorzy wymagają leczenia substytucyjnego do końca życia. Odpowiednie wyrównanie niedoborów hormonalnych warunkuje dobry stan zdrowia tych chorych oraz dobre rokowanie. W przypadku pacjentów z niedoczynnością przysadki w przebiegu nowotworów złośliwych rokowanie co do zdrowia i życia zależy od rodzaju guza i stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Pacjenci przewlekle leczeni substytucyjnie wymagają okresowej kontroli specjalistycznej przez całe życie. Częstotliwość wizyt, kontrolnych badań obrazowych, częstość i ilość wykonywanych oznaczeń hormonalnych ustalana jest zwykle indywidualnie, zależnie od zakresu niedoborów hormonalnych, stopnia ich wyrównania oraz przyczyny niedoczynności przysadki. Co robić, aby uniknąć zachorowania? W części przypadków nie jesteśmy w stanie uniknąć chorób, które doprowadzają do niedoczynności przysadki, na przykład zaburzenia rozwojowe i wrodzone. Doskonalenie technik operacji neurochirurgicznych oraz metod radioterapii może zmniejszyć ryzyko jatrogennego uszkodzenia przysadki. Szczepienia profilaktyczne, na przykład przeciwgruźlicze, oraz wczesne rozpoznawanie i skuteczne leczenie zakażeń bakteryjnych może uchronić nas przed wystąpieniem groźnych powikłań zapalnych ze strony ośrodkowego układu nerwowego przebiegających z niedoczynnością przysadki. Zachowania prozdrowotne, między innymi unikanie palenia papierosów, mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych dających przyrzuty do ośrodkowego układu nerwowego, w tym do przysadki.